tajemnice światła, tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie z nim. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: to jest ciało moje, które za was będzie wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich wziął po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Jezus podczas ostatniej wieczerzy okazuje miłość do końca wobec ludzi. Jest to miłość, która nie zatrzymuje nic dla siebie. Jest ofiarowaniem siebie dla innych. Jezus ofiaruje swoje ciało i krew dla zbawienia ludzi. Musimy być wdzięczni za tak wielką miłość, ilekroć jesteśmy na mszy świętej, ilekroć klękamy przed Najświętszym Sakramentem. Eucharystia to sakrament Emmanuela, jak uczył nas sługa Boży Jan Paweł II. Jest to sakrament Boga, który jest z nami. Jest to sakrament Boga, który jest miłością. Jak odpowiadam moim życiem na tę miłość? Jak przeżywam i jak żyję na co dzień tajemnicą Eucharystii? Thank you.